Witam wszystkich serdecznie. Chciałem powiedzieć dzisiaj na temat odziedziczenia Królestwa Bożego, bo takie też słowa znajdują się w Piśmie Świętym, jednak Świadkowie Jehowy bardzo ciekawie to tłumaczą. Zobaczmy do listu do Galatów 5 rozdziału. Od wersetu 19 jest tam mowa o uczynkach ciała, czyli wszystkich złych rzeczach, rozpusta, nieczystość, bałwochwalstwo, pijatyki i tym podobne rzeczy. I powiedział apostoł Paweł, że co do nich przestrzegam was, jak już was przestrzegłem, że ci, którzy się czegoś takiego dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Wszystko jasne. Ale co to znaczy, że nie odziedziczą Królestwa Bożego? W przekładzie Remigiusza Popowskiego czytamy tutaj, że nie zostaną dziedzicami Królestwa Bożego. Więc odziedziczyć coś, to znaczy stać się dziedzicem czegoś. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że Świadkowie Jehowy nie uważają, że oni sami są dziedzicami Królestwa Bożego. Uważają, że tylko jakby ich ostatek, grupka kilku tysięcy, tak naprawdę im należy się to miano dziedziców Królestwa Bożego, ale że wszyscy Świadkowie Jehowy odziedziczą Królestwo. Więc pytanie, czy można odziedziczyć coś, nie będąc dziedzicem, czy można otrzymać spadek, nie będąc spadkobiercą? Dlaczego ciało kierownicze tak uparcie chce rozdzielić te dwie grupy, które obie wierzą w Chrystusa, ale jedni będą dziedzicami, a drudzy nie? Odziedziczenie Królestwa Bożego oznacza stanie się dziedzicem i Biblia właśnie tego uczy. Zobaczmy do Rzymian 8:17. Jest to bardzo jasno napisane. Rzymian 8:17 w przekładzie Nowego Świata. Czytamy tak. Jeżeli więc jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami wprawdzie bożymi, lecz współdziedzicami z Chrystusem. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, aby też razem zostać otoczeni chwałą. Więc odziedziczenie Królestwa Bożego to nie jest raj na ziemi. Bycie dziedzicem i odziedziczenie Królestwa Bożego to bycie Synem Bożym, to bycie dziedzicem Bożym, współdziedzicem z Chrystusem i otoczenie chwałą razem z Nim. Warto więc się zastanowić, czy ja odziedziczę Królestwo Boże i co to naprawdę znaczy. Dziękuję bardzo.